Cześć, ja jestem Kład i witam was w kolejnym odcinku Let's Play LEGO Harry Potter lata 5-7. Tutaj skończyliśmy ostatnio na lekcji Harry'ego dotyczącej tego Patronusa i ta głupia suka się wpieprzyła i wszystko zniszczyła. Ty jesteś moim największym koszmarem. Gin z Patronusa ją, z Patronusa. Ona się w ogóle tym nie przejmuje, co za dziwka. Jaka szmata, dajcie, kurde, no gin, głupia. A tutaj jest tego, Filch. Pamiętam cię z pierwszej części, jak mnie, kurde, próbowałeś złapać. Gin. Dobra, ma nad sobą chmureczkę. Chmureczka, czym jest chmureczka, to się dowiecie w przyszłości. A teraz chodźmy sobie w tą stronę. Teraz chodźmy sobie za duchem. Duch nas poprowadzi. Idziemy tutaj? To ja szczerze powiedziawszy nie wiem, gdzie idziemy, tak szczerze. Ja na początku myślałem, że teraz pójdziemy do Snape'a na kolejną lekcję... Leglimacji? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Wiecie, tam to wiecie, umiejętność odpierania myśli. Kiedy Voldemort będzie próbował nam czytać w myślach, to nie możemy na to pozwolić, dlatego uczymy się u Snape'a takiej umiejętności. A idziemy gdzie? Nie tam. No raczej, że nie na Quidditch, nie kojarzę żadnych akcji z Quidditchem. Do Hagrida? No do Hagrida, przecież będzie teraz ten! Graup? Graup przecież, prawda? Tak się nazywa. Braciszek, kurde, Hagrida. O, centaur. Piękna fryzura. No i dobra, na razie się przejdziemy kawałek. To chyba nie jest nadal misja, to jest chyba tylko taka sobie miejscówka. Tak, to nie jest misja. Dlatego Hagrid... Fajna kurtka, Ron. Dobra, otworzyłeś. I musimy ogarnąć te wszystkie miejscówki, tam są nietoperze. Dobrze, że nie na przykład... Chochliki. Przepraszam, o Jezu, przepraszam. Dobrze, nie chochliki, bo na chochliki już nie mamy odpowiedzi, bo nam zabrała, kurde, Umbridge, głupia suka. Ta jeszcze zabrała nam miejscówkę do nauki, w ogóle całe życie nam zabrała. Bierzemy Hermionę, ponieważ Hermiona ma swojego szerbatka i wykopie nam to. Dzięki. Szerbatek wreszcie, ten głupi kot, który wreszcie się na coś przydał. Co ja powiedziałem? Nie, krzywołap. Ale jest ten głupi. Nieważne, nic nie słyszeliście. Krzywołap, ten głupi kocur wreszcie się na coś przydał. Cicho, cicho. Dobrze, nikt mnie nie ogląda, to nie zauważył tego błędu. To jest dopiero lifehack, nie? Nikt nie zauważy twoich głupich błędów, kiedy nikt ciebie nie ogląda. Dobra, lecimy dalej. I oto nasz cel naszego zwiedzenia, czyli grał. Jest na łańcuchu, znaczy na łańcuchu, na, no, przywiązany jest do drzewa. Nie ucieknie. No, no dobra, no, no fajna rodzinka. Ale w tym momencie dzieją się złe rzeczy, kurczę. Hermiona zostaje zaatakowana. A my mamy w jakiś sposób uspokoić naszego olbrzyma. Chcę muzyki. Chcę poczuć te rytmy. No, Hagrid mówi to po swojemu. I musimy mu dać tego, czego potrzebuje. W tej chwili chcę trąbki. Tuturutu. Także łap. Jej! Zadowolony Graupuk. Graupuk? Graupuś. Jaka muzyka w ogóle. Potężna. Dobra. Kaczka. W jakiś sposób, jego zdaniem, kaczka jest instrumentem, dlatego załatwimy mu to, czego potrzebuje. Masz kaczkę, kolego. O. Słyszycie te rytmy, te dzikie dźwięki? To jest to, co olbrzymy lubią najbardziej.
wygrzebał sobie kolejny instrument w ogóle, skąd on te wszystkie rzeczy ma? Dlatego sami musimy dostarczyć mu tego, czego chce. Musimy, wiecie, on po prostu, jego największym marzeniem życiowym jest zagranie w orkiestrze. W ten sposób mamy duet. Grał Befriended, mamy tego sprzyjaźnionego Graupa. Graup jest naszym kumplem i tyle nam wystarczy do szczęścia. Nie krzycz na Graupa. Zostaw go. No, oddał nam niestety Hermionę, ale... Nie rób tak, no. Już co, idź sobie. Dzięki chyba. No i to ciekawy rozdział, ale taki dziwny trochę, niepotrzebny, ale niech będzie. Zaprzyjaźniliśmy się z tym, z Olbrzymem, to już mamy sukces w jakiś sposób osiągnięty. Idziemy dalej. Idziemy i teraz będzie chyba ta lekcja, o której myślę, u Snape'a. Tak mi się przynajmniej wydaje. Use Lumos to scare away. Green, coś tam. Zabijmy ducha. Kurde, Nika, naszego opiekuna dormitorium. Niestety nie mamy takiej możliwości. Czekajcie, ja spróbuję zgadnąć, że idziemy w tamtą stronę, ponieważ tam będą sale lekcyjne i teraz będziemy szli na środek sali. Patrzcie, jaki jestem dobry. No dobra, tak jak myślałem. Idziemy do Snape'a. Snape ma w tej chwili zablokowaną salę. Musimy znaleźć jakieś... O, to było szybkie. Całkiem sprawnie poszło. Łap. Słyszycie ten płacz? To brzmi strasznie. Dobra, idziemy w każdym razie do Snape'a. Znowu zaczynamy. Nie tak, Harry. Skup się jeszcze raz. I tym razem Harry zaczyna. Znaczy, to było w zasadzie protego. Ale niech będzie, że on rzucił to zaklęcie i w tej chwili jesteśmy we wspomnieniu Snape'a. Niesamowite. I kim jesteśmy? Jesteśmy Jamesem Potterem, jesteśmy Siriusem Blackiem i jesteśmy Remusem Lupinem, czyli mamy całą gromadkę Huntwotów i gonimy za naszym kolegą Snape'em. Także musimy zrobić arcytrudną zagadkę, brakuje nam klucza, gdziekolwiek ten klucz jest. Myślę, że on nam załatwi. O, miał klucz, świetnie. Dzięki, stary. Kogo z tej gromadki lubimy najbardziej? Bierzemy, kurczę, Jamesa Pottera. Kurdełe. Ciebie nie musimy ogarniać. To nadal nie jest misja? Myślałem, że to jest misja. Tak się okazuje, że to jest po prostu jakaś tam miejscówka. I tutaj wiem, że w tej miejscówce będzie jedna fajna, świetna po prostu rzecz. Ale zaraz do niej dojdziemy. W tym momencie, kurczę, przydałoby się znaleźć tego. Nie pamiętam, o, tutaj coś się trzęsie, nie? Tu? Tam, tutaj jest. Tak jest! Mamy tego gówniarza Siriusa, znaczy nie Siriusa, tylko Snape'a. Dawaj tutaj, Severusie. Chodź pod moją różdżkę, gnojku głupi ze Slytherinu. Tak się robi z takimi gnojami jak ty. Nie pamiętam, jak dokładnie był nazywany. Co tam mi dasz? Tutaj raczej na pewno nie będzie żadnych znajdziek. Co ty mi dasz? A, pieniążki. Tutaj prawie na pewno nie ma żadnych znajdziek, ponieważ to jest miejscówka, do której później nie będzie się dał powracać, więc nie ma co szukać tutaj żadnych mini zestawów, czyli herbów, ani... innych główien. Z jakiegoś powodu mamy środek dnia, ale Lupin bez problemu może się zamienić w wilkołaka. Dla niego to jest żaden problem.
W ogóle było powiedziane jak... Moment! Już? Już Remus jest wilkołakiem? A to nie było tak, że on został wilkołakiem, że jego Greyback ugryzł? Było chyba tak, że ten... Że ten Greyback, on też był wilkołakiem, jeszcze będziemy go spotykać. I on go chyba dopiero pogryzł, więc... Więc już go pogryzł. Ja myślałem, że nie wiem, był co najmniej dorosły. Już skończył Hogwart, kiedy to wydarzenie się stało, ale... Dobra. Zetniemy sobie tego... Tego szczyla, który się, kurde, pedałuje tam na górze. I zaczyna się pojedynek. Zaczyna się pierwszy pojedynek prawdziwy i mamy tego Jamesa kontra Snape'a. Gin, wariacie głupi, mały szczylu ze Slytherinu. Takich jak ty nie lubimy. Yes. Mają już tego, bo tego redukto, więc tak wnioskując po fabule tej gry, wiecie, to pewnie już mają, bo są po co najmniej czwartym roku, bo my się na czwartym roku pierwszy raz redukto uczyliśmy. Takie tam wnioskowanie śmieszne. I masz. Mrzej. To jest śmieszna walka na Wingardium Leviosa. Pojedynek prawdziwy mistrzów. Urocze. Harry w jakiś sposób jest dumny ze swojego ojca, nie wiem. A zawstydzony Snape każe mu wyjść. Śmiesznie. Fokus. No jak już mówiłem, skupienie. Nie ogarniam, czemu to zaklęcie się tak nazywa. To zaklęcie się nazywało bodajże Legnimes czy coś takiego. A zamiast tego mamy nowy spell odblokowany. Tylko Harry oczywiście go ma. I tylko Harry będzie go miał przez najbliższy czas. To jest dziwne znowu. Dlaczego w tym miejscu... dlaczego w takiej kolejności to jest w ogóle odblokowywane? Jeszcze nie mamy tego na samym dole, a już zapełniło nam się miejscówka tutaj. A jakie było żółte zaklęcie w tym... w pierwszej części? Nie czasem... o, widzicie? Teraz możemy na przykład ogarnąć, co ty chcesz. Oj, chcę miotłę. Jak gdzieś znajdziemy tutaj miotłę, to możemy mu dać, ale w sumie to teraz nie ma potrzeby. Jakie było żółte zaklęcie w LEGO Harry Potter lata 1-4? A już pamiętam, Ridiculous było przecież. Do niszczenia boginów. Dobra. Teraz mamy bodajże sumy, wreszcie. Ten najważniejszy egzamin w ciągu ostatnich lat. Pamiętam, jakie były później oceny. Pamiętam, że Troll to była jedynka. George i Fred będą cichutko, będą grzeczni. Oczywiście tak by tylko Umbridge chciała, ale nie ma mowy. Fabuła Freda i George'a w tym, w tej całej części była moim zdaniem genialna, jak oni ogarniali te wszystkie rzeczy, żeby tylko trollować Umbridge. I w tej chwili czas na przygotowanie największego trolla. Słyszałem Facebooka? Wydawało mi się, że prawie na pewno wyłączyłem Facebooka. No, jeśli tak, to przepraszam, mam nadzieję, że już nikt nie będzie przeszkadzać. I w tym momencie odblokowujemy wreszcie tą rzecz. Pudełka Weasleya. Które otwierać mogą tylko członkowie tej rodziny. I w nich mogą się znajdować różne rzeczy, jak na przykład tutaj rakieta i tak dalej. Chciałem przygotować niespodziankę dla Umbridge. Dziwne. Znaczy nie, no w sumie to nie jest dziwne, bo w sumie Umbridge tutaj nie mamy odblokowanego reduktu. Stwierdziłem, że to jest takie trochę niepokojące. Tutaj tego też nie ogarniemy, bo nie mamy jeszcze reduktu. Tutaj możemy stworzyć eliksir siły, to bardzo chętnie. Mamy już jedną część. Nikt z nas tego nie wykopie, bo zarówno Freddy i George mają zwierzaka, którym jest to. To jest ten decoy. To jest chyba ich właśnie użyli w siódmej części w Ministerstwie Magii, żeby rozproszyć tych wszystkich tych ziutków. Tutaj u góry coś jest? Tutaj nic nie ma. Dobra, to lecimy. Mamy kolejną część do eliksiru. I brakuje nam jeszcze tylko tego kwiatka, który coś czuję, że znajdziemy tutaj, ale z jakiegoś powodu... O, jest, udało się. Dobra. Mamy eliksir siły, który możemy... Ej, to jest śmieszne. Zbieraliśmy te składniki do eliksiru siły i możemy w ten sposób użyć każdego eliksiru, ale oczywiście później, kiedy go dopiero odblokujemy, prawda? A na ten moment w zasadzie nic nie możemy. Okej, i tutaj mamy kolejne pudełko Weasleyów. W tym pudełku za to odblokujemy takie gówna.
Za pomocą tego możemy łazić po tych kolorowych, takich śmiesznych ścianach. Jedną taką ścianę mamy na przykład tutaj. I tutaj możemy wejść, żeby odblokować. Charlie Weasley. Charlie Weasley to był ten, który... Tak, to był chyba ten, który wjeżdżał tam za granicę tymi smokami się opiekować. Coś takiego było, nie? Z tym Charlie. Mamy tutaj kolejną taką ściankę. I po tej ściance też sobie się wdrapiemy. I mamy kolejne pudełko uzlejów. Jej. I kolejna rakieta. W zasadzie w pudełko uzlejów są trzy rzeczy. Albo te buty przyklejające, albo rakieta, albo jeszcze jedną rzecz, którą zaraz zobaczycie, bo będziemy mieli jeszcze co najmniej jedno pudełko uzlejów. Nie tylko Freddy i George mogą otwierać te pudełka, tak naprawdę jak każdy. Nieważne, czy to Ron, Ginny, Molly, Arthur, wszyscy będą mogli z Weasleyów. Dobra. Tutaj mamy coś, co nam się teraz nie przyda i tak nie znajdziemy chyba wszystkich elementów. Weźmy mi przytrzymaj, dzięki. Ty jesteś kto? Ty jesteś George. To dzięki, George. Bo ja jestem Fred. Złoty klocek, który nam też w tej chwili nic nie mówi. Podążamy w każdym razie do tego. I mamy ostatnią rzecz, czyli... Ja pamiętam, co to było. To było zarówno w książce, jak i w grze. Kieszonkowe bagno? Coś takiego chyba. Pamiętam, jak w grze się właśnie ich używało, żeby paskudzić wszystkie miejscówki. I to był też troll przeciwko Umbridge'owej. I idziemy tutaj, włazimy i ogarniamy rzecz, której poszukiwaliśmy, czyli... Czyli dajcie mi jeszcze lampę. Bo musimy otworzyć tutaj tajemne przejście. Czy to znowu coś kunstfotowego, o czym wiedzieli tego Freddy George? Czy to może jest jakaś ich miejscówka? Ha? Takie tajne przejście, widzicie. No i mamy jedną z trzech potrzebnych części, żeby zbudować największego fajerwerka znanych czasów. O nie. Połóż tutaj. Odsuń to krzesło, głupie, przeszkadza. No, nie uciekaj, spokojnie. O, kolejna postać. Arthur, tym razem Weasley. Dobra, tutaj mamy następną część do zbudowania. Tego nie ogarniemy, tej szafy nie ogarniemy, bo nikt z nas nie jest specjalnie inteligentny. Może jesteśmy sprytni, ale może nie, ale niekoniecznie... Ogarniamy co to i owo. I jeszcze tylko jedna część rakiety, która być może znajdzie się tutaj w tej skrzynce. Aha, a widzicie, a widzicie. No, 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 no. Pudełko uzlejów odblokowane. I czas na pewne strollowanie Umbridge na samych sumach. Trochę wredne i trochę niepoprawne, ale... YOLO! Z jakiegoś powodu wszyscy się cieszą, ja bym się nie cieszył, bo to by groziło, kurde, przerwanie mi egzaminu, trzeba przedzieli uczyć się od nowa, więc... Niech będzie, ale spoko. Jedyna, kurde, Hermiona rozsądna jeszcze pisze. I wiecie co? Odcinek nie jest za długi, ale wiem, że teraz będzie się sporo działo i od przyszłego odcinka właśnie będzie więcej akcji. Dlatego, tak czy inaczej, dzisiaj już był jeden odcinek z Harry'ego Pottera, pojawi się dzisiaj kolejny, to nie ma co przedłużać, w zasadzie kończymy na ten moment. Spotkamy się dopiero następnym razem w poniedziałek, wtedy już odcinek będzie trochę dłuższy i wartościowszy. Dzisiaj nie zrobiliśmy żadnej misji, ale było sporo eventów, chyba nawet aż 3 takie Hogwartowe eventy, także nie przedłużając, standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć!